I pytanie do pana Przemysława Korcza. Szukamy. Proszę, chyba, że nie widzę, czy proszę. Tak. Takie mam pytanie. Jaką pan wizję, żeby młodzież została tutaj w Ustroniu i żeby przyciągnąć innych ludzi, żeby więcej mieszkał ludzi w Ustroniu? Dziękuję. Proszę pana, kwestia młodzieży to też był temat jakby poruszany już tutaj. Co potrzebuje młody człowiek, tak myślę, żeby zostać w Ustroniu? Pracy, miejsca do zamieszkania i miejsca do spędzania wolnego czasu ze swoimi rówieśnikami. O tym fanpakiecie mówiłem już, prawda? Prawie tutaj w kontekście jakby Jaszowca. Natomiast my musimy stworzyć dla ludzi młodych, też oczywiście można różne przedziały wieku określać tych ludzi młodych, ale powiedzmy takich do 30 lat, prawda? A potem powiem o tych starszych troszkę. Można stwarzać dla nich takie miejsca, czy trzeba będzie stworzyć w Ustroniu, gdzie mogliby ten wolny czas spędzać. Bo dzisiaj wiemy, że jest w atrakcji w Ustroniu sporo, natomiast nie są one dedykowane dla tej grupy wiekowej. Więc taki fan pakiet, który chcemy jakby, żeby się zmaterializował, byłby tym elementem rozrywkowym, ale nie tylko, również sportowym. I bardzo dobre jest hasło: zakochaj się, pozostań i pracuj w Ustroniu. Zakochaj się, ja to hasło wykorzystałem z kampanii mojej kontrkandydatki i tu się przyznaję. Natomiast to było trafne hasło, bo ludzie, którzy do Ustronia przyjeżdżają, a nie są rodowitymi Ustroniakami, zakochali się w tym mieście z jakichś powodów, różnych, przeróżnych. Albo im się tu podobało, albo jest tutaj, nie wiem, klimat im odpowiadający, albo ludzie, tak też myślę, Ustroniacy, którzy stwarzają taki klimat, że tych ludzi z otwartym sercem przyjmują. Zostań tutaj, baw się, pracuj i twórz dla tego miasta. Natomiast oprócz tych stref, powiedzmy, spędzania wolnego czasu, oczywiście grupy docelowe są różne. Starsi już mający dzieci nie zostaną tutaj, jeśli nie będzie infrastruktury typu żłobek. Mamy jeden, prawda? Natomiast najbardziej urbanizujące się części Ustronia, czyli powiedzmy Hermanice i Nierodzim, nie posiadają takiego miejsca. Więc tam proponujemy stworzenie drugiego żłobka, żeby ludzie mogli pracować, muszą gdzie mieć zostawić dzieci. Kolejnym elementem są mieszkania dla ludzi młodych. Ja bym ten temat mógł rozwijać, ale już mnie tutaj prowadzący czasem, że tak powiem, ogranicza. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie.